Gościem dzisiejszego odcinka jest Marek Matkowski, kolega z Akademii Psychologii Przywództwa. Marku, na wstępie proszę powiedz parę słów o sobie. Wiesz co, no moja tożsamość jest dość złożona ze względu na moją bogatą historię życiową. Byłem w swoim życiu nauczycielem w szkole wiejskiej. O, tego nie wiedziałem. No, byłem psychologiem w szpitalu psychiatrycznym. Byłem pracownikiem uczelni przez wiele lat. Byłem założycielem pracowni terapii, psychoterapii, więc bardzo wiele różnych rzeczy robiłem, a nawet mam w swoim życiu taki epizod bycia na takim studium obróbki skrawaniem, z którego po pół roku, po tym semestrze się wycofałem. Być może, że szkodą dla skrawania, ale niewątpliwie z korzyścią dla mnie osobisto. Zajął się obróbką, ale już tak, nie skrawaniem. Tak, nie skrawaniem, tak. I od wielu lat zajmuję się psychologią i to w takich różnych obszarach, bo trochę akademicko najpierw, gdzie mnie interesowała głównie diagnoza osobowości, potem też w kontakcie, w połączeniu z Jackiem psychoterapią i właściwie mniej więcej w tym samym okresie podjęliśmy decyzję o tym, żeby zamknąć rozdział psychoterapeutyczny i wejść do pracy w biznesie. Głównie dlatego, że tam jest bardzo duży obszar wpływu. Mam paradoksalnie takie poczucie, że gdzie, ale w biznesie psychologia może rzeczywiście uczynić wiele dobrego i to stosunkowo szybko, na bardzo dużą skalę. Więc tak jak mówisz, to tak wyłapuję, że towarzyszycie sobie z Jackiem od kilkudziesięciu lat. Od ponad 30 lat we wspólnych decyzjach trochę i drodze, bo też od początku jesteś w Akademii Psychologii Przywództwa. Tak jest. Tak. I to jest bardzo ciekawa przygoda taka rzeczywiście, którą sobie cenię. Też głównie z uwagi na osoby, które spotykamy tam na akademii. Ponieważ jest to grono bardzo, bardzo różnych osób, a co ważniejsze, to są osoby z bardzo różnych obszarów. I to, co w moim odczuciu decyduje o wartości tego, co my robimy, to jednak to, że tam się spotkają ludzie z różnych bajek, którzy mają kompletnie różne punkty widzenia i sami od siebie uczą się patrzenia trochę inaczej na świat, trochę szerzej, trochę wychodzenia poza takie rutynowe, nawykowe myślenie. Więc to jest, myślę, największą wartością akademii. To prawda. Sam tego doświadczam, prowadząc te grupy i za każdym razem te grupy się pytają, jak wy to zrobiliście, że tak nas ułożyliście fenomenalnie, tak, że możemy się aż tak wymienić różnymi punktami widzenia, prawda? To jest co roku. Tak. No a poza tym jestem miłośnikiem gór wysokich. To jest coś, co mnie zawsze odpręża, wyciąga ze mnie napięcie, stres, daje mi przestrzeń taką wewnętrzną. Więc wysokie góry, Himalaje, to jest to, gdzie odpoczywam często. Ja się zatrzymałem na etapie Kilimandżaro, to widzę, że już zamierzchłe czasy z tego wniosek. Nie, Kilimandżaro też było piękne, też byłem, także przygoda z Kilimandżaro była moją pierwszą taką wysokogórską przygodą, wysoko, czyli powyżej 6 tysięcy, przynajmniej 5 tysięcy. A to chyba temat na oddzielne spotkanie, zwłaszcza gdybyśmy zaprosili jeszcze pewnego Tomka do tych rozmów. Tomka Kobielskiego, tak, który jest tak. Pozdrawiamy przy okazji. Marku, o czym dziś porozmawiamy, bo jak się u ciebie pytałem o ten temat, to on fajnie wybrzmiał dość enigmatycznie i nie chcę ci zabrać takiego dobrego wprowadzenia do tego tematu, więc twoimi słowami. Co pomyślałem, że dobrze byłoby porozmawiać o takich nieoczywistych elementach związanych z komunikacją, które mogą sprawiać, że często nieświadomie, z braku wiedzy, z braku doświadczeń, mając najlepsze intencje, nie osiągamy tego, do czego zamierzamy poprzez komunikację. A w gruncie rzeczy poprzez komunikację zmierzamy do porozumienia, szeroko rozumianego. Więc myślę, że o takich nieoczywistych elementach komunikacji chciałbym dzisiaj trochę z tobą porozmawiać. Super. I pewnie rozpoczniemy od czegoś, co ty powiedziałeś, że bardzo dobrze kończy często relacje. Zanim się zaczną porządnie, to mogą się już skończyć. Tak. Jak byś to nazwał? Wiesz co, to ma swoją nazwę, w każdym razie się spotkałem z nazwą jeźdźcy apokalipsy, tacy komunikacyjni jeźdźcy apokalipsy, która nazwa bierze się stąd, że to są w zasadzie takie sprawdzone, niezawodne, wielokrotnie przez pokolenia wypróbowane sposoby kończenia każdej relacji, zamykania każdej relacji, psucia relacji, blokowania komunikacji. Więc myślę, że takie przypomnienie trochę o tych czterech takich jeźdźcach apokalipsy może być dobrym punktem wyjścia w ogóle do rozmowy o komunikacji, dlatego że to są dosyć powszechne zjawiska. Ja, mając swoje lata, mając swoje doświadczenie, mając swoją uważność, i tak łapię się na tym, że często
działam też w oparciu o, ten, o te cztery mechanizmy. Tobie, mój drogi, to przede wszystkim inteligencja przeszkadza. Zbyt wysoka, to miałem na myśli. Ale ona z wiekiem... Bo ona, co przytępia się, nie w twoim przypadku jeszcze, na pewno, ale wiesz, ta inteligencja dlatego, że ona zwłaszcza do jednej cię predysponuje bardzo wysoko. I myślę, że z sarkazmem to rzeczywiście ci, którzy mają taki poziom inteligencji, mają często wyzwanie. Sławku, jestem zaskoczony w ogóle jakąś taką obserwacją i podejrzeniem, że ja mógłbym być sarkastyczny. Już nie mówię, że nie znam tego słowa, ale jest mi to obce. Prawda? I to bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Mówiąc o tym poziomie inteligencji, tak, o którym mówię. Tak. Ale powiedz właśnie więcej o tych czterech toksynach. Słuchaj, te cztery toksyny, cztery takie trujące mechanizmy, które wykorzystujemy dość powszechnie na co dzień, to może zacznijmy od pierwszego, czyli od takiej zasady przyłapuj ludzi na ich błędach, niedociągnięciach, problemach, trudnościach, rzeczach, które gdzieś zrobili nie tak twoim zdaniem, jak powinni. Czyli jeżeli uruchomisz w sobie taki filtr, który będzie skierowany na to, żeby nie przegapić żadnej okazji, żeby wytknąć partnerowi relacji. Co zrobił źle? Co powinienem zrobić inaczej? Coś, co zadziałało nie tak? Co twoim zdaniem, nie wiem, zawiodło w jego zachowaniu? To jest zazwyczaj w formie ocen, to jest naprawdę bardzo dobry sposób na to, żeby zaburzyć relacje i zepsuć komunikację. Zepsuć w tym sensie, że taka osoba trochę czuje się, wyobrażam sobie, jak zając na polowaniu, niestety po tej stronie, na którą jest się polowanym, i zaczyna stopniowo unikać kontaktu. Zaczyna cały czas podchodzić już do relacji z tobą w sposób najeżony, taki, wiesz, napięty, a to z kolei sprawia, że zawężają się jego możliwości reakcji, bo kiedy jesteśmy napięci, kiedy jesteśmy podenerwowani, to tracimy dostęp do naszych tych najcenniejszych ludzkich zasobów, czyli zdolności myślenia, przewidywania, planowania, wszystkich tych rzeczy związanych z wyższymi funkcjami poznawczymi. Więc to jest rzeczywiście bardzo, bardzo kluczowe, żebyś nie był w relacjach ze swoimi ludźmi, na których ci zależy, a też z innymi, takim snajperem, który skanuje otoczenie i nie przegapi niczego, żadnego ruchu, który twoim zdaniem jest nie tak. I Gottman to chyba nazywa atakowaniem, prawda? Czyli twórca... To się mieści w atakowaniu. Chociaż wiesz, atakowanie jest trochę szerszym terminem, dlatego że można atakować też w inny sposób. No pewnie do tego dojdziemy. Ale no. Atakowanie tak jakoś taki sposób. Ubiera w takie słowo, ale to tam jest to takie obwinianie, szukanie, tak jak mówisz, dziury w całym. Tak. Ale to chyba myślę, że ważne dla nas, naszych rozmówców, że nie jest to często intencjonalnie robione. Po prostu nasz mózg, tak jak powiedziałeś, często jest taki wyczulony na wychwytywanie tego wszystkiego, co jest niedobre, nie takie, niezgodne z jakimś standardem, nie do końca to, na co się umówiliśmy. I punktowanie tych rzeczy, i za tym stoi chyba jakaś aktywność części mózgu, taka powiedziałbym pierwotna. Wiesz, to tu jest pewnie bardziej złożone, bardziej złożone zjawisko, dlatego że oczywiście z jednej strony może być tak, że czy jedną częścią tego jest to, są te ewolucyjne mechanizmy, które wykrywają niezgodność z przewidywaniami, nie? Czyli że przewiduję, że coś powinno być, to natychmiast zauważę, że coś odbiega od normy, a tą normę mam w swojej głowie. Więc to jest jakby jeden element. Drugi element jest taki, że stopniowo ja wytwarzam w swoim mózgu, czy uczę swój mózg filtrować rzeczywistość pod tym kątem. Czyli szukam sygnałów niezgodności. I to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, tak patrząc społecznie, to jednak całe nasze życie, zwłaszcza szkolne, jest nakierowane na to, że nauczyciele pokazują nam, co źle robimy. Nie wiem, czy pamiętasz swoje wypracowania szkolne, czy coś, ale jak dostawałeś najlepiej sprawdzian... Najlepiej pamiętam wszystkie czerwone uwagi. Czyli zwróć uwagę, co jest źle, nie? Tak. To jest fatalne, dlatego że my uczymy się, że to jest sposób, który trzeba powtarzać, że to jest coś takiego, co nieświadomie, trochę przez osmozę przejmujemy. Więc wymaga to sporej uważności i sporej pracy, żeby ten mechanizm odwrócić, żeby wyrobić sobie taką gotowość, trochę jak nazywam, do przyłapywania ludzi na czymś dobrym. Bo jeżeli nauczysz się, wiesz, przyłapywać ludzi na czymś dobrym, to wtedy stopniowo twój mózg zaczyna tworzyć również taki filtr, nie? Zaczynasz przyłapywać ludzi, zaczynasz dostrzegać te rzeczy, które są dobre, ale to wymaga pracy. Nie chcę się na tym za dużo zatrzymać, bo pewnie będziemy mogli wrócić jeszcze do tej toksyny. Tak z mojej perspektywy, tylko chciałem jedną rzecz wzmocnić, że czasami mamy, nie czasami, często, może nawet bardzo często, mamy pozytywne intencje za tym stojące. Bo jakaś tam potrzeba kontroli,
potrzeba tego standardu, potrzeba jakości, prawda? Czyli wynika z faktu, że my chcemy o coś zadbać, że my chcemy, żeby coś było jakieś, ale gdzieś głęboko stoją za tym być może jakieś nasze obawy, lęki, że spod naszych skrzydeł wyjdzie coś, co jest niedoskonałe, że za chwilę będzie jakiś problem, że zostanie popełniony błąd, to co powiedziałeś, więc jakieś lęki, obawa przed wstydem, jako liderzy często jesteśmy osobami, które mają tą poprzeczkę wysoko podniesioną i to jest okej. Okay. Tylko sposób reagowania, tak jak powiedziałeś, jest taki, że zabija relacje. Tak. Fajnie, i zabija potencjał. Tak, fajnie, że to podniosłeś, dlatego że rzeczywiście to jest tak, że za każdym ludzkim zachowaniem jest jakaś pozytywna intencja. Tak? Być może ta pozytywna intencja dotyczy w większej mierze siebie niż drugiej strony, tak? No bo jak mówię, jeżeli moją taką nieuświadomioną intencją jest, żeby ochronić siebie przed niepokojem, lękiem, napięciem, obawą przed oceną tego, że nie wiem, to, co robi druga strona, zostanie przyklejone, w cudzysłowie, do mnie, no to oczywiście ta intencja jest pozytywna, tylko uświadomienie sobie tego, co się kryje za tym, to daje człowiekowi szansę na to, żeby wykorzystał to jednak w sposób pozytywny, tak? Żeby jednak zwrócił uwagę nie na osobę, która to robi, bo tu kluczowe jest to, że ja wtedy mniej się skupiam na tym, co zostało zrobione źle, a bardziej na osobie, która to źle zrobiła i jest do niczego, nie? I to jest ten pierwszy ważny taki mechanizm, który rzeczywiście jest bardzo powszechny. Tak jak w Biblii mówi się o tym, niech kto tego nie robi, niech pierwszy rzuci kamieniem, to niestety ja mógłbym od razu powiedzieć o tym, że tego typu sytuacje łapię u siebie wielokrotnie. To nie jest, jest to trudne. A ja cię, widzisz, o inno podejrzewałem toksynę, a tu proszę. Och, to wiesz, każdy. Każdą. No to przejdźmy do drugiej. Tak. Druga taka ważna rzecz, która dotyczy relacji, jest trochę powiązana z tym, co ty mówisz i z tym, o czym mówiliśmy w punkcie pierwszym. Czy druga toksyna mówi tak, nie przyjmuj żadnego feedbacku, żadnej informacji zwrotnej. Czyli jak ktoś ci zwraca na coś uwagę, natychmiast zaprzecz, zaneguj, oskarż tę osobę o złe intencje, pokaż, że ta osoba robi to samo i nie wiadomo czemu robi tobie wyrzuty, czyli zdecydowanie zablokuj możliwość docierania do ciebie jakichkolwiek informacji. I to jest cudowny mechanizm, który znowu też zamyka kanały komunikacyjne, ponieważ trochę tak jak ty mówiłeś, ludzie często mają pozytywną intencję. Może czasami nie najlepiej wykonaną, ale pozytywną intencją chcą nam zwrócić na coś uwagę, nawet z myślą o tym, żeby nam było lepiej. Natomiast jeżeli my zablokujemy ten kanał, no to to, do czego to prowadzi, po pierwsze, to stopniowo tracimy informacje z zewnątrz, a my bez informacji z zewnątrz jesteśmy skazani na życie w swoim świecie wewnętrznych iluzji, fantazji, urojeń. No i też zamyka tą relację, ponieważ my komunikujemy tej drugiej osobie, nie masz mi nic ważnego do przekazania, tak? I przy okazji też atakujemy tę osobę. Więc to jest druga bardzo, bardzo taka, wiesz, popularna, ważna toksyna i to, o czym mówiliśmy o feedbacku, że tutaj kluczowe jest, żeby jednak umieć przyjąć informację z drugiej strony i oddzielić to, że ja słyszę informację od tego, że muszę się nią zgodzić. Bo my często reagujemy w taki sposób, jakbyśmy usłyszeli nagle wyrok sądu. Musieli natychmiast się obronić, nie? Tymczasem spojrzenie na to z takiej perspektywy, ktoś to tak zobaczył i dołożenie do tego takiego, nie wiem, zaciekawienia. Jaka to sytuacja? Co takie było? Może to mi powie coś nowego o mnie? Może to coś powie nowego o naszej relacji? Tak? Jest czymś niezwykle, niezwykle ważnym. I taką trutką. I tu Gottman chyba używa określenia takie reakcje obronne. Tak, tak. I takie nieprzyjmowanie. Tak. No, z obaw, z lęku, że jak się tutaj coś przyjmę, to pokaże jakiś mój rodzaj ułomności, okaże się jakiś gorszy. No, szereg różnych może być mechanizmów obronnych w nas, po to, żeby tego nie przyjąć, obronić się, odepchnąć, jakąś zbroję założyć. Absolutnie. Po której to zejdzie, spłynie. No. I ten trzeci mechanizm, ten drugi mechanizm oczywiście w jakimś sensie jest trochę lepszy od trzeciego. Ponieważ ten trzeci, który Gottman nazywał stonewalling, czyli takie ignorowanie. U nas to, nie, to jest bardziej zamykanie się w sobie, odcinanie, blokowanie kontaktu, czyli takie ciche dni. To w polskim języku ta nazwa ciche dni oddaje trochę istotę tego, nie? Czyli jeżeli coś się dzieje nie tak w naszej relacji, coś mi nie podoba się w sposobie, czy w tym, co się dzieje w naszej relacji, to ja mogę zawsze przyjąć taką postawę
nie istniejesz dla mnie. Ucinam dostęp do siebie, blokuję dostęp do siebie. Możesz do mnie mówić, ja cię nie widzę, nie słyszę, nie reaguję na twoje istnienie. I to jest strasznie trudne i bolesne dla drugiej strony relacji. Dlatego, że te ciche dni, ten stonewalling, jest takim sygnałem dla drugiej osoby, nie masz dla mnie znaczenia, nie istniejesz. Tak. Nie? A to, no nie ma chyba bardziej bolesnego komunikatu w relacji, niż pokazanie, nie jesteś dla mnie ważny. Nie, w ogóle ciebie nie ma. Mhm. Ja cię unieważniam. Unieważniam tak. Twoje istnienie. I to jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo bolesne. I to jest też czasami w sposób nie do końca przez nas uświadomiony, metoda też na budowanie własnej pozycji i własnego autorytetu. Czyli jestem ponad ciebie. Tak. Ja się nie odniosę do tych twoich maili, które wysyłasz, bo są poniżej mojej godności. Że jest w tym już ten element czwartej toksyny, nawet gdzieś może być taki kawałek, prawda? Tak. Aczkolwiek też jeszcze, wiesz, w odniesieniu do tego, takie odcinanie się od drugiej osoby też czasami paradoksalnie służy temu, żeby budować swoją pozycję. Bo ja odcinam się, licząc, że będziesz błagał, żebym cię na powrót wpuścił. Czyli chcę tak naprawdę wzbudzić sobie poczucie winy. A poczucie winy jest bardzo toksyczne dla relacji jakiejkolwiek. Nie? Więc to jest też ten kawałek takiego budowania swojej pozycji siły, ale właśnie po to, żeby ta druga strona poddała się, złamała, ugięła i powiedziała, że to jest jej wina. Jak to mówisz, to tak sobie uświadamiam, że faktycznie chyba różne mogą być powody, dla których wchodzimy w taki rodzaj reakcji, że mogą być i powody wynikające, że ja naprawdę nie wiem, jak się zachować wobec ciebie i bronię się po prostu przed trudną dla mnie relacją, więc może to być lęk mój, strach przed czymś, co mnie może spotkać, więc wolę się odciąć, ale mogą być takie powody budowania własnej pozycji. Tak. Może też być silna złość, wrogość taka, która nie chcę mieć z sobą nic do czynienia. Wymazuję cię ze świata moich relacji. Nie? Tak. I to co mówisz, że to może być czasowe, tak jak ciche dni bywają. Nie? Tak. To znaczy, że ja przez jakiś czas nie odpowiadam na twojego maila. Za którymś puknięciem, gdzie już ty zaczynasz być bardziej uniżony wobec mnie, bardzo cię proszę, odezwij się. Tak. Zaczynam odbierać sygnały, które mnie już wystarczająco ułożyły. Tak. W mojej pozycji wobec ciebie, że mogę łaskawie odpowiedzieć. Skoro uznałeś swój błąd. Tak. Nawet między wierszami przyznając się do czegoś. Nie, wiesz co, to jest bardzo, bardzo trudne. Ja mam takie osobiste doświadczenie. Mój ojciec miał taką, to była jedna z jego takich ważnych mechanizmów i on na przykład, jeżeli nie zaakceptował partnera mojej siostry i pomimo ślubu ich przez 5 lat nie odezwał się do niej. Ani jednym słowem. Nie zareagował. Ja wiesz, sam widziałem, jakie to jest niszczące i dla obu stron, bo to nie jest bezkarne dla osoby, która podejmuje taką decyzję, czy wybiera ten rodzaj mechanizmu. Wybiera w sensie świadomym lub nieświadomym, nie? Więc to jest bardzo, bardzo skomplikowane. No i trochę tak jak mówisz, ten czwarty mechanizm, który jest wyrażaniem pogardy, on jest taki najbardziej z perspektywy badań Gottmana, profesora Gottmana, który zajmuje relacjami rodzinnymi, rzeczywiście to jest taki najbardziej destrukcyjny mechanizm, ponieważ to okazywanie pogardy jest czymś, jak wynika z badań, szczególnie niszczącym. To, co jest ciekawe, że kiedy profesor Gottman prowadził swoje badania nad trwałością związków, to jego doświadczenie, że potrafi z bardzo dużą dokładnością określić, która para po 15 latach będzie ze sobą, wyłącznie na podstawie nagranej próbki wideo na jakiś trudny, sporny temat, i tego, czy się tam pojawiają sygnały pogardy, czy nie. I to jest szalenie ciekawe, ponieważ pogarda może się przejawiać oczywiście zarówno werbalnie, mogę ci mówić, z takim debilem nie rozmawiam, jak ty, ale może też przerażać w postaci niewerbalnej, czyli wszystkie ty, wiesz, wywracanie oczami, wzruszanie ramionami. Łapanie się za twarz. Spoglądanie na zegarek z podniesionymi brwiami. Jak można tyle mówić w domyśle? Tak, dokładnie tak. Nie? Więc to są te sygnały pogardy są bardzo, bardzo destrukcyjne. No i znowu, alternatywą, odwrotną stroną jest okazywanie szacunku. To jest coś podstawowego dla budowania relacji. Więc to by były takie te cztery takie, wiesz, gwarantowane sposoby na... Jak chcesz zabić relację z kimś, zwłaszcza ci bliskim,
To są wybitne sposoby. Tak. Natomiast, czwartym jeszcze, tylko na chwilę wrócę do niego, bo często się mówi, że ten sarkazm i ironizowanie mogą mieć taki wymiar. Nie chcę tego demonizować, że zawsze, bo o tyle to jest dość ciekawe, że kiedy o tym się mówi, to zawsze zespoły mówią, ale u nas to jest sposób właśnie na budowanie relacji. To, że my się z siebie nawzajem śmiejemy, to jest sposób wyrażania tego, że ja kogoś lubię. Wszyscy są na to przygotowani. Ciekaw jestem, co ty o tym myślisz. Ja mam mieszane uczucia, bo wiesz, w pierwszej chwili zaprotestowałem, jak powiedziałeś, że sarkazm jest trochę żartobliwy, bo ja oczywiście lubię jakiś rodzaj takiej, takiego intelektualnego dystansu. Może to jest w tym właśnie jest jakiś rodzaj sarkazmu, ale też wydaje mi się, że może być taki sarkazm, który jednak jest życzliwy dla ludzi. Tak. Tak. Czyli ja go mówię z uśmiechem takim, aczkolwiek pułapka jest taka, że druga strona nie musi tej życzliwości odebrać. Tak? To jest jedna rzecz. Oczywiście i ten sarkazm życzliwy jest czymś innym niż taki sarkazm, który ja mówię, no tak, wiesz co, jak na ciebie to naprawdę osiągnąłeś maksimum swoich możliwości, nie? To już jest coś, co jest raniące, nie? Więc ja sobie mogę wyobrazić taki sarkazm, który jest życzliwy, aczkolwiek znowu, też wrócę do tego, co powiedziałeś o zespole. Ja też mam takie doświadczenia, że w zespołach, ale nawet nie tylko w zespołach, między ludźmi. Często jest tak, że dwie strony czy mówią sobie, my mamy taką kulturę, my tak mówimy ze sobą i to jest być może czasami dobre w relacji, jeżeli są osoby, które się naprawdę dobrze znają. Ja na przykład mam z jedną z moich córek taką relację, czy właściwie z wszystkimi córkami. Takie relacje, w których mówimy różne złośliwostki, takie, nawet nie wiem, czy złośliwostki, ale no może nawet złośliwostki, ale one... Nie ma cienia wątpliwości, że one są życzliwe. My się jakoś śmiejemy raczej sytuacyjnie. Że z miłością są mówione. Tak, a nie z osoby, nie? Ale wyobrażam sobie, że na przykład w zespole jest tak, że jeżeli pojawia się jakaś nowa osoba... Nie czuje tego kodu, prawda? Nie czuje tego kodu i dla niej to wcale nie jest życzliwe. Nie, ona tego nie odbiera jako życzliwe, tak? Bo są osoby różnej wrażliwości. Ja powiedziałem o swoich córkach, ponieważ my od zawsze tak funkcjonowaliśmy. Jestem z nimi blisko, ale właśnie... I mają poczucie pewności, pewnej relacji w szeregu różnych sytuacji na co dzień, które się dzieją. Tak, zebrały mnóstwo doświadczeń. Natomiast w zespołach, kiedy człowiek przychodzi na chwilę, przychodzi tylko do pracy, to jest, może być dość ryzykowne. I ja wtedy rzeczywiście czasami zachęcam, żeby jednak zatrzymać ten proces, nie? Żeby to nie było... Zwłaszcza, że osobie, która przychodzi z zewnątrz, trudno jest powiedzieć... Ja tego nie chcę, nie rozumiem, bo boję się, że może wyjść na kogoś, kto jest, nie wiem, sztywny, nie lubi żartów, nie? I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nawet czy ktoś jest długo, czy krótko, może to być po prostu trudne, ze względu na to, że nawet jak długo jesteśmy, to długo możemy w tym mechanizmie tkwić, że trochę się wstydzę powiedzieć, że mnie to boli. Tak. Bo wszyscy gramy twardzieli na przykład, nie? Tak, w zespole szefów sprzedaży, na przykład coś takiego widziałem. Absolutnie. I wszyscy grali twardzieli, ale potem jeden w konsultacjach takich indywidualnych powiedział, wiesz, no nie mogę im tego powiedzieć, bo uznają mnie za mięczaka, nie? Ale to są tak bolesne, jak drą ze mnie łacha sytuacje, że czuję się gorszy. Bo jakby ta pogarda oznacza, że ktoś się czuje gorszy. I jeden przykład jeszcze z zespołu mojego bardzo świeży. Jedna osoba odchodzi po 8 latach pracy na fajnym, mocnym, takim ważnym stanowisku i też w całym zespole bardzo ceniona. Sarkazm nie jest jakąś naszą silną stroną, w sensie, że dużo go jest w naszym zespole. Ale jak ta osoba odchodziła, to zauważyłem, że się nasilił nam sarkazm i sprawdziłem z tą osobą, jak na tą osobę to działa. Podam taki przykład, typu odchodzi ta osoba i u wszystkich jest po prostu żal. Tak. Jest po prostu żal i wszyscy mówią, no to teraz to nam narobiłeś tutaj, nie? I potem się pojawiały takie zwroty typu, no to co, zamawiamy obiad poza X. Dla X dzisiaj nie ma obiadu, nie? No tak. I tego typu takie żarciki, ale jak zapytam tą osobę, jak ty to odbierasz? On mówi... Odbieram dwa stany. Jeden to jest, że strasznie jest to miłe, bo w ten sposób wyrażają wszyscy ten żal. Trochę sarkazmem takim, że mnie teraz już pomijają, albo że to jak mogłeś coś takiego zrobić, nie? Ale z drugiej strony mówi, no trochę ja się czuję tak niezręcznie w tej całej sytuacji, bo do końca nie wiem, jak się tak zachować, jak tak dużo tego się pojawia, tego żalu i takich trochę czuję nawet pretensje. Jak to ja mogłem zrobić po 8 latach, że odchodzę z zespołu? Wiesz co, to jest fajne coś. Ja w swojej grupie nawet to miałem, że jest taka sytuacja, w której jeżeli ja na różne sytuacje reaguję żartobliwie, tak? Rozśmieszam różne rzeczy, to oczywiście z jednej strony to może budować jakiś klimat, ale z drugiej strony bardzo utrudnia
poważne potraktowanie kwestii, tak, które się nagle pojawiają. Bo no, już dużo łatwiej jest zażartować, mówiąc o tym, że nie zamówimy obiadu dla ich, niż powiedzenie przeżycie smutku. Tak. Strasznie nam przykro, zastępcze, że odchodzisz. To jest. Tak. Tak, a zauważ, że z perspektywy tej osoby, która odchodzi, usłyszenie zamiast tego, że nie będziemy dla ciebie zamawiali obiadu, czyli domyślenie się tak naprawdę się wyraża smutek, usłyszenie wprost, byłeś dla nas ważną osobą, przykro nam, że tak, ciebie nie będzie. To, więc to, i to jest bardzo fajny przykład, nie? Że trudno od, tak, nam czasem tak bezpośredni sposób powiedzieć, mhm, o różnych trudnych emocjach. Dokładnie. I wtedy sobie, tak, radzimy tym, tak, na przykład. Tak. Wiesz, ja sam, ten mój sarkazm często służy temu, żeby nie pogłębić emocji, nie? To jest taka bariera chroniąca przed tym, żeby nie zanurzyć za głęboko w danej sytuacji, w danej relacji. Plus znowu, mhm, czasami nieświadomie budujemy swoją pozycję. Czyli dorwie się parę osób, które ma dobre wyczucie humoru i potrafią w ten sposób zbudować swoją pozycję w zespole, że nie dotykaj ich, tak, bo jak ci któryś z nich przywali, tak, czyli to jest metoda obronna na feedback. To jest, na... Ale to jest budowanie pozycji opartej na strachu. Tak. Paradoksalnie. Paradoksalnie na strachu. No. Nie? Że jakby są równi i równiejsi. No tak. No i tuśmy sobie porozmawiali. Nie, to jak, wiesz, to jest ciekawe, bo ciekawa jest powszechność tego, że my tak naprawdę... W wielu sytuacjach nie mamy, mamy trochę takie ślepe plamki. Nie dostrzegamy tych elementów, że my to robimy na co dzień. I dopiero takie zatrzymanie się na chwilę i spojrzenie i powiedzenie się, zaraz, kurde, przecież to było to. A teraz zrobiłem dokładnie, nie wiem, to. A teraz to jednak był jakiś wyraz pogardy. A to, czy mogło być odebrane? A to było odrzucenie informacji, którą ktoś mi dał. Więc taki rodzaj uważności, otwartości, gotowości przyjęcia tych sygnałów jest, no, ważny dla rozwoju człowieka, też lidera, menadżera. I chyba też bardzo ważne, żeby, jeśli już mamy świadomość, że takie toksyny gdzieś występują, bo pojawia się pytanie, to co z tym robić, jak one są, prawda? Tak. Ja zauważyłem, że recepta jest, ciekaw jestem, jaką ty masz receptę, ale taka recepta do tej pory, która się sprawdzała, którą widziałem, była bardzo prosta. Po prostu trzeba o tym porozmawiać i co to komu robi, co jest okazją świetną do budowania bezpieczeństwa psychologicznego w zespole, jak ludzie zaczynają mówić o takich swoich emocjach. Pamiętam taki znakomity zespół w jednej z korporacji, no, sięgający po wszystkie możliwe nagrody, zespół marketingowy. I tam się zebrała taka ekipa niezwykle inteligentna, w związku z tym sarkazm hulał. I jak oni zaczęli o tym otwarcie rozmawiać przy okazji jakiegoś team coachingu, czwartego czy piątego się odważyli, no to się okazało, że to boli połowę bardzo mocno. I oni sobie wprowadzili, no to wprowadźmy jakiś kod, żeby można było powiedzieć, że leżę na macie i już mam dość. I że nie chcę, i że zaczyna to szkodzić zespołowi, tak, całemu. Tak. Że jak to mi robicie dalej, to robicie też sobie krzywdę. Bo zabija to mój potencjał, moją chęć w ogóle zaangażowania się, moje szczere rozmawianie z wami. Tak. I wprowadzili sobie jakieś hasło, które ktoś podaje. I wtedy, jak mówi, Oklahoma. No tak, to jest ten kawałek, o którym Amy Anderson pisze, że to bezpieczeństwo psychiczne, które właśnie polega na tym, że ja się nie boję, że zostanę upokorzony na oczach innych, nie? Bo to jest jakiś rodzaj upokorzenia. W tym sensie ludzie godzą się na to, żeby nie pokazać, że to jednak jest ten rodzaj odczucia. No, no to powiedziałeś, że od tego zaczniemy. Tak. I co teraz dalej? No teraz musimy złapać oddech, bo trudnych przejść. Przy okazji oddechu, to weź troszeczkę mikrofon bliżej, by się Wiktor nie namęczył za bardzo podczas produkcji. Aha. Słuchaj, gdyby przyjrzeć się samemu procesowi komunikacji, bo to jest też dla mnie fascynujące, to są takie cztery filary komunikacji. W sumie, myślę, dość oczywiste dla wszystkich, ale warto, żeby je trochę poszerzyć myślenie o nich. Pierwszy jest taki, że to, że ja coś powiedziałem komuś, powiedziałem do kogoś, to wcale nie musi znaczyć, że człowiek to usłyszał. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ w rozmowach często pojawia się takie, no przecież mu mówiłem, przecież nie udawaj, że nie słyszałeś, przecież to było jasne, wszyscy słyszeli, ty nie. A my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo, jak kluczową rolę w tym, czy my coś słyszymy, czy nie, gra nasza uwaga. Że paradoksalnie jest tak, że my... Warto, żeby mieć świadomość. Nasz mózg w czasie jednej sekundy przyjmuje mniej więcej 11 milionów bitów informacji. To jest bardzo, bardzo dużo, tak? Świadomie rejestrujemy 50 bitów. Czyli to już widać, że to jest malusieńka. Jeżeli chcemy jeszcze utrzymać coś w pamięci, to spada do 5-7 bitów informacji. I teraz zobacz.
cokolwiek się dzieje wokół mnie, to wszystko jest konkurencyjne wobec siebie i kluczowe jest, co przyciągnie moją uwagę. Czasami jest tak, że ty mówisz coś do kogoś, rzeczywiście powiedziałeś, masz świadomość, on patrzył nawet na ciebie, ale tak naprawdę ta informacja wcale do niego nie dotarła fizycznie, została przychwycona przez mózg, bo nasz mózg uczy się przede wszystkim usuwać niepotrzebne informacje, usuwać coś, co jest szumem, usuwać coś, co jest w danym momencie nieistotne. Nie? Więc mówię o tym kawałku dlatego, żeby sobie też zadać pytanie, co ja takiego mogę robić, jak mogę postępować, jak mogę zadbać o to, żeby mieć uwagę, upewnić się, że ta moja informacja została fizycznie usłyszana. Bo my jesteśmy jednak skłonni przypisywać złe intencje ludziom. Jest to prawo atrybucji, które mówi, że ja oczywiście, jeżeli ja czegoś nie usłyszałem, no to było za cicho, coś tam, tak? Ale jeżeli ty czegoś nie usłyszałeś, to nie chciałeś usłyszeć. Tak przypisuję to twoim takim wewnętrznym mechanizmom. Więc a mówisz o tym, żeby jako nadawca komunikatu być też odpowiedzialnym za sprawdzenie, na ile on został usłyszany i zrozumiany. Czyli nie, najpierw w ogóle usłyszany. Usłyszany. Bo to, czy ktoś usłyszał, czy nie, wcale nie jest oczywiste. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, że ktoś mówił, że do ciebie coś mówił, a ty nie słyszałem tego, nie? Oczywiście nie. Mam takie doświadczenie świeże, więc tak się zamyśliłem, bo... No, nie zaprzeczam. Sprzed tygodnia. No właśnie. I teraz powstaje pytanie, jak my to możemy zarządzić, jak możemy zadbać o to, żeby mieć pewność. Czyli pierwsza rzecz, którą powiedziałeś, że możemy, żeby się upewnić, to możemy zapytać po prostu, tak? Mm-hmm. Ale wcześniej możemy też spełnić szereg warunków, które szanują sposób funkcjonowania naszego mózgu. Czyli na przykład nasz mózg jest bardzo wyczulony na imię. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, ale jak jesteś nawet na jakimś tłocznej sali i usłyszysz masz Sławek, rację. Tak. Natychmiast reagujesz. Tak. Słowo, są bardzo ciekawe badania właśnie nad tym, jak bardzo moje imię pobudza struktury w naszym mózgu. Niezwykle prosta podpowiedź. Tak, co jakiś czas wprowadzaj imię. Ponieważ my, to jest nasze imię, to jest słowo, które słyszymy chyba najczęściej i najdłużej w naszym życiu. Mm-hmm. Od samego początku. Mm-hmm. Kiedy jesteśmy jeszcze nie potrafimy mówić, a już słyszymy swoje imię, nie? I to jest coś, co nas bardzo mocno porusza, pobudza, tak. Zmusza nas, uruchamia aktywność czujną w naszym mózgu i przyciąga uwagę. Więc pierwsza prosta zasada, używaj imienia. Od czasu do czasu to przyciągnie na pewno uwagę. Mm-hmm. Inny taki element, który pomaga przyciągnąć uwagę, spróbuj wykonać jakiś ruch, zanim coś powiesz. My mamy ewolucyjnie zaszyte w naszym mózgu mechanizmy, które mówią, uważaj na cokolwiek, co się rusza. Jeżeli cokolwiek się rusza, to może być zagrożenie. Więc ruch ma prymat w przyciąganiu uwagi zawsze. Mm-hmm. To zresztą widać wyraźnie, jaka jest różnica, tak jak my doświadczamy, kiedy ktoś z prelegentów albo wykładowców stoi w miejscu nieruchomo, wystarczy, że przesunie się o pół kroku i automatycznie nasz wzrok... Uważność rośnie. Nasza uwaga jest przyciągnięta w tą stronę, nie? Czyli to w ogóle jest taka informacja, znowu bardzo prosta podpowiedź, że jak chcesz coś powiedzieć ważnego, zmień pozycję ciała, pochyl się do przodu. Tak. Cokolwiek, jakikolwiek ruch zrobisz, mózg drugiej strony wychwyci to. Mm-hmm. Tak? Bo to jest sygnał... Mm-hmm. Uważaj, czy to nie jest zagrożenie. Czyli to jest kolejny element. Inny element jest taki, że nasz mózg ma wbudowany mechanizm reagowania na nowość. Wszystko, co nowe, to jest też powiązane trochę z zagrożeniem, ale wszystko, co nowe, musi być rozpoznane. Więc jeżeli wprowadzisz jakikolwiek nowy element w swojej wypowiedzi, nie wiem, zmienisz ton głosu, zrobisz pauzę, zrobisz cokolwiek, też masz szansę przyciągnąć uwagę. Więc te wszystkie takie elementy, które są proste, ale które się wiążą z tym upewnieniem się, że twoja uwaga na pewno spoczywa na mnie i dopiero wtedy do ciebie coś zacznę mówić, są proste stosunkowo do wdrożenia, a one gwarantują, że nie wiem, w tej konkurencji różnych bodźców to, co my mamy do przekazania, zajmie właściwe miejsce. Mhm. Okej, okay. Czyli to jest pierwsza ważna rzecz. Powiedziane nie znaczy usłyszane i to właśnie nie w tym sensie, tylko że musisz to sprawdzić, upewnić się, czy ktoś... Ale też o coś zadbać wcześniej. Ale zadbać o to, żeby ta uwaga była po twojej stronie. Nie? Trzy podpowiedzi. Imię, druga podpowiedź ruch i trzecia podpowiedź coś nowego. Jakikolwiek rodzaj nowości, tak. Mm-hmm. Czyli wprowadź jakąkolwiek zmianę w swoim tym. Ale też wiesz, to co absolutnie przyciąga uwagę, to zrobienie czegoś nieoczekiwanego. Czegoś, co
Bo nasz mózg, wiesz, kataloguje jednak sytuacje pod hasłem znane, nieznane, podobne, niepodobne, coś, go się spodziewam. Sławek zawsze, nie wiem, najpierw zrobi tak, potem zrobi tak. I teraz, jeżeli nagle Sławek złamie ten swój sposób i zrobi coś inaczej, to to natychmiast zostanie wychwycone. To jest fascynujący mechanizm, jeżeli chodzi o to, jak funkcjonuje nasz mózg. Czyli na przykład nigdy podczas takich nagrań podcastów nie opowiadałem dowcipów. Gdybym dzisiaj odpowiedział dowcip, to uważność powinna rosnąć. Tak, w jakimś kawałku tak, ale na przykład dobra, z tej perspektywy, jeżeli cokolwiek robisz, to kluczowe jest właściwie pierwszych 5 sekund. Mm-hmm. Przechwycisz uwagę, czy nie przechwycisz? Mm-hmm. Zostaniesz zaklasyfikowany jako coś, na czym warto się skupić uwagę, czy przejdziesz do kategorii szumu? Mm-hmm. Więc te pierwsze 5 minut wszelkich wypowiedzi, wystąpień, nie wiem, rozmów są kluczowe. Mm-hmm. Czy dlatego na przykład, wiesz, mnie zawsze ciekawi, kiedy ktoś zaczyna jakieś spotkanie i mówi, jestem z firmy takiej, nasza firma ma za sobą 50 lat. Po trzech sekundach w zdrowy, naturalny sposób każdy mózg w cudzysłowie się odwyłącza i traktuje w każdym razie szum, nie? A wiesz, druga ciekawa rzecz jest taka, że jeżeli dobrze pamiętam, w 2013 roku Microsoft robił takie badania, jak długo potrafimy utrzymać uwagę. Czasami w żartach się mówi, że no, ty to masz uwagę jak złota rybka, nie? 10 sekund, pamiętam. I to było ciekawe, ponieważ w 2013 roku okazało się, że w porównaniu do roku 2000, w którym nasza uwaga, potrafiliśmy utrzymać uwagę przez 20 sekund mniej więcej, spadła do 8 sekund. Hmm. Czyli te 13 lat spowodowało, w związku z tymi nowymi mediami, tak, społecznościami, całą tą... Nasza zdolność trzymania uwagi spadła do 8 sekund. Żeby było zabawniej, złota rybka ma 10 sekund. Tak. Więc jesteśmy w tym kawałku gorsi. Więc dlatego mówię, że tak ważne jest te pierwszych parę sekund. Jak nie utrzymasz uwagi, nie przyciągniesz jej uwagi w tych pierwszych 5-10 sekundach, to potem jest już bardzo trudno. Już jesteś na przegranej pozycji. To już tak, łódź popłynęła z nurtem i teraz spróbuj wiosłować z powrotem. Nie jest to łatwe. Mhm. No dobra, to by była ta pierwszy taki ważny filar. Powiedziane nie znaczy usłyszane, tak, i nie ma w tym, nie musi być w tym złej woli. Nie musi być w tym czegoś takiego, że ktoś mnie lekceważy, nie wiem, nie przywiązuje wagi do tego, co mówię. Nie, bardziej należy pomyśleć, coś innego jest bardziej konkurencyjne do jego uwagi w stosunku do tego, co ty mówisz. Mm-hmm. Zmień coś w sposobie mówienia, zmień coś w tym, co ty robisz, żeby mieć pewność, że tak, ty jesteś w tym kanale, w którym jest jego uwaga. Nie? To była właściwie pierwsza taka rzecz. Drugi ważny filar to jest to, że nawet jeżeli ludzie usłyszą coś, fizycznie te dźwięki dotrą, przejdą przez korę słuchową, zostaną przetworzone na dźwięki, zdekodowane na słowa, to usłyszane wcale nie znaczy, że zrozumiane. Ponieważ ludzie mogli usłyszeć różne rzeczy i z bardzo różnych powodów nie zrozumieć tego w taki sposób, jak my byśmy chcieli. I wiesz, tu może być wiele różnych takich powodów. No niezrozumiałe to może najprostszym, takim stosunkowo łatwym do zmiany jest to, że, nie wiem, używamy hermetycznego języka, który jest z naszej perspektywy, w naszej bańce, w tych kontekstach, w których my się poruszamy, on jest znany, oczywisty. Ale nagle użycie jakichś słów do kogoś, kto nie zna tych kontekstów, powoduje, że ta osoba w ogóle nie rozumie, o co nam chodzi, nie? To niezrozumienie może dotyczyć, wiesz, choćby takiego rzeczy, choćby czegoś takiego, że nie wiem, ja powiem, chcę, żeby to było zrobione na dobrym poziomie. Wiesz, ta definicja dobrego poziomu może być różna. Ja pamiętam, kiedyś miałem taką przezabawną sytuację na jednym z warsztatów z menadżerami, ponieważ chciałem im pokazać, że my rozumiemy słowa w różny sposób, że to nie jest takie oczywiste. I zadałem im pytanie, żeby każdy z nich na kartce zapisał, jaka to jest wartość, ile to będzie taka mała działka. No i ludzie mówią tam 600 metrów, 500, a ktoś napisał 5 miligramów. To była mała działka, tak? Też miałem takie skojarzenie. No, dokładnie tak. Więc co z tego wynika? Że my przede wszystkim musimy zadbać o to, o upewnienie się, że ludzie naprawdę zrozumieli to w taki sposób, jak ja chciałem przekazać, tak? Bo my w głowie dokonujemy często wielu uproszczeń. Opieram się na swoich własnych założeniach, robimy pewne skróty myślowe, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.
Jest taki pan Chris Argyris, to jest w tej chwili już emerytowany profesor Harvardzkiej Szkoły Biznesu, który wprowadził taką drabinkę wnioskowania, taki model drabinki wnioskowania. On to napisał najpierw na swojej książce, a potem w tej książce z Peterem Senge, Piąta dyscyplina. Jeszcze napisał jeszcze dodatkowy rozdział. I on to pokazuje, że nasze rozumowanie, myślenie i przejście do działania przechodzi przez wiele szczebli. I ten pierwszy szczebel to jest właśnie to, że to, o czym mówiłem, że my z całego natłoku różnych bodźców, które docierają, wybieramy w naturalny sposób tylko niektóre. To jest zresztą ciekawe. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie. Mnie to zawsze bawi i opowiadam. Kiedyś bardzo marzyłem, żeby mieć Volvo V70 czarne. Podobał mi się ten samochód. Kupiłem go i następnego dnia wkurzony zauważyłem, że wokół mnie jeździ 2,5 tysiąca V70. Po prostu gdzie się nie obejrzałem, było V70. I no to nie jest tak, że Marsjanie zrzucili jakąś tam ilość i rozrzucali tam, gdzie jechałem. Nie, ja po prostu wcześniej tego nie zauważałem. A ponieważ teraz to się stało dla mnie ważne, to nagle zacząłem je zauważyć wszędzie. Kobiety, które są w ciąży, ojcowie, dzieci, które mają narodzić, nagle zauważają, że zwiększyła się liczba sklepów z ciuchami dziecięcymi, zwiększyła liczba kobiet w ciąży, osób z wózkami, tak? Działają filtry. Więc my wybieramy tylko niektóre rzeczy, ale ten drugi szczebel, który jest znaczący, że my tym rzeczom nadajemy określone znaczenie. Czyli z tego, co się dzieje, tego, co już zarejestrujemy, my tym rzeczom nadajemy znaczenie. I dużym problemem jest to, to jest zresztą chyba największy taki kluczowy moment dla zniekształceń komunikacji, największy problem jest to, że my zakładamy, że to znaczenie jest uniwersalne. Że to tak jest. Na prostym przykładzie, nie wiem, ktoś przychodzi spóźniony na spotkanie. Tak? Ja mogę nadać temu znaczenie, lekceważy, ma w nosie całą pracę, nie? Jeżeli nadam temu takie znaczenie, to już pomijam te wszystkie pozostałe szczeble, czyli tam przekonania, założenia, przekonania, to wywoła określone działanie. Ale jeżeli nadam temu spóźnienie trochę inne znaczenie, na przykład, nie wiem, powiem, kurczę, może miał coś mi się zdarzyło w domu, ciekawe. Nie, zostanę z nim po spotkaniu i zapytam go to, nie? To moje działanie będzie zupełnie inne. W tym pierwszym przypadku mogę go zawstydzić przy wszystkich, w drugim przypadku mogę przełożyć tę rozmowę na później i nagle usłyszeć coś zupełnie innego. Nie? Więc ten moment nadania znaczenia jest tutaj kluczowo ważny. I wracam teraz do tego, co mówiliśmy, że usłyszane nie znaczy zrozumiane. To, że my myślimy, że coś znaczy to, nie znaczy, że inni też mają podobne desygnaty tego samego terminu. Nie? Bo posłużyłeś się takim pojęciem, że mamy pewne filtry. Tak. I przez te filtry przepuszczamy słowa, nasz mózg je procesuje i nadaje im jakiś dla nas zrozumiały... Znaczenie, które się wiąże z naszymi doświadczeniami, z naszą wiedzą. Tym, co jest dla nas ważne na tym etapie, to co wyłapujemy, jak twoje V70, prawda? Tak. Więc jakby to jest chyba taki trochę dystans, budowanie dystansu do tego, jak ja zrozumiałem różne rzeczy, że to nie musi być prawda absolutna, że są to subiektywizmy z natury. Tak. I widzisz, i tutaj znowu, po pierwsze... Przyjmij z góry założenie, że upewnij się, że ludzie rozumieją to tak, jak ty zamierzałeś. Tak? Czyli po prostu zapytaj ludzi. Powiedz, jak to zrozumiałeś. Nie wiem, powtórz to. Nie wiem, czy to jest dla ciebie jasne. Nie wiem, co z tego, co powiedziałem, jest dla ciebie klarowne, a co nie. Bo, a tu nawet, wiesz, ważne jest, żeby zmienić też sposób narracji, bo ja w tej chwili znowu nieświadomie użyłem nie takiej narracji, jak trzeba. Bo zobacz, jeżeli ja pytam, co z tego zrozumiałeś, to w podtekście może być coś takiego, że druga strona powie, no nie będę mówił, że nie zrozumiałem, bo wyjdę na idiotę, tak? Ale jeżeli powiem, słuchaj, na ile jasno przekazałem tobie? Co z tego, co ja powiedziałem, jest dla ciebie, zostało przez ciebie, no to to jest trochę inne przestrzeń, nie? Czyli jak rozumiesz to, co ja powiedziałem? Tak, tu biorę odpowiedzialność, że ja mogłem powiedzieć nie dość dokładnie, precyzyjnie, co zresztą jest najczęściej prawdą, tak? Bo ja dokonałem różnych skrótów. Więc to upewnienie się, że druga strona rozumie to, co ja powiedziałem dokładnie w taki sposób, jak chciałem, znowu jest takim kluczowym drugim elementem, takim filarem komunikacji. My często zaniedbujemy, to skracamy, co jest naturalne, ale nawet wiesz, w wielu sytuacjach pewnie nie musimy tego robić, ale w tych wszystkich trudnych sytuacjach, ważnych, takich, w których podejmujemy jakieś decyzje, w których dzieją się jakieś konfliktowe sprawy, to upewnienie się, że rozumiemy wszyscy dokładnie tak samo, to o czym mówimy, jest tutaj bardzo ważne. Więc to jest ten drugi ważny filar, który, i znowu, tak jak powiedziałem,
jeżeli chodzi o komunikację, to ważne, żeby mieć jednak takie przekonanie, że odpowiedzialność za komunikację leży po mojej stronie. Czyli to ja muszę być pewny, to ja się muszę upewnić, że zostałem usłyszany, to ja muszę być pewny, że to, co powiedziałem, zostało zrozumiane zgodnie z moimi intencjami. I trzeci ważny filar, zrozumiane nie znaczy zaakceptowane. Jeżeli masz na pewno, miałeś nastolatkę, mam, czy masz nastolatkę, to osoby, które mają nastolatki, wiedzą doskonale, że tak, dziecko mogło usłyszeć, zrozumieć, ale nie przyjęło tego do wiadomości, nie zaakceptowało tego. Tak? Podobnie w firmach, w zespołach ludzie słyszą, rozumieją, nie akceptują. I teraz znowu, kluczowe jest pytanie, co takiego możemy zrobić, żeby ludzie, którym coś przekazaliśmy, którzy usłyszeli, którzy zrozumieli, żeby zaakceptowali to. To jest o tyle ciekawy wątek, że tak na chwilę się zatrzymam. Sobie niedawno zdałem sprawę, jak wróciłem do Rosenberga i poczytałem sobie trochę NVC tak od fundamentów i podstaw, że zdałem sobie sprawę, że patrzyłem na takie metody komunikacyjne jako na sposób, żeby osiągnąć to, o czym teraz rozmawiamy. Czyli zaakceptowanie, przekonanie kogoś do czegoś. A to nie jest, nie oznacza to, że jeśli będziemy stosować dobrze wszelkie mechanizmy komunikacyjne, to będziemy bardziej skuteczni w tym, żeby kogoś do czegoś przekonać tak od razu, co my mamy w głowie. My się możemy poczuć lepiej usłyszani i lepiej zrozumieni, zrozumiani, ale niekoniecznie, że kogoś przekonamy w ten sposób. Wiesz co? Ja mam trochę inny punkt widzenia na to, bo myślę, że jeżeli zadbasz o to, żeby być usłyszanym, zrozumianym i włożysz trochę wysiłku w to, żeby człowiek zaakceptował to, co mówisz, a zaraz o tym porozmawiamy, to szansa na to jest dużo większa, niż jeżeli tego nie zrobisz. To prawda, tylko nie daje to gwarancji. Absolutnie. Nie ma gwarancji, tak, to miałem na myśli, może niejasno się tu wyraziłem, ale że to nie ma gwarancji, a czasami o tym zapominamy, bo tam była taka po prostu historia Rosenberga opisana, że ktoś wszedł do niego z reklamacją i mówi, zastosowałem dokładnie wszystko, co powiedziałeś, co? I syn tego nie zrobił w ogóle, o co go poprosiłem. Do dupy, to w ogóle nie działa, nie? To jest fascynujące, dlatego że wiesz, ten czwarty element Rosenbergu, ten prośba, jest fascynujący, ponieważ kiedy prośba jest prośbą? Wyłącznie wtedy, jeżeli dopuszczamy możliwość odmowy. To prawda. Jeżeli nie ma tej możliwości odmowy, to jest to ukryte żądanie. Zawaluowane rozkaz. Tak? I tyle. Nie? No, więc wracając do zrozumienia, do zaakceptowania, jest szereg takich mechanizmów psychologicznych, które możemy wykorzystać, żeby zwiększyć szansę na to, że ludzie coś zaakceptują. Tak? Zacznijmy od takiej podstawy. Uzmysłowienie ludziom sensu tego, o co prosimy. Czyli pokazanie, jakie to ma znaczenie, czemu to służy. Jest takie bardzo ciekawe badanie robione przez Adama Granta, gdzie w jednym z uniwersytetów, amerykańskie uniwersytety mają to do siebie, że zbierają swoich absolwentów, pozostają w kontakcie ze swoimi absolwentami, którzy wpłacają datki, z których są fundowane stypendia. I zrobiono bardzo ciekawy eksperyment, w którym te osoby, które zbierały datki, podzielono na trzy grupy. Jedna grupa dostała taką pełną listę benefitów, które mają dzięki tej pracy. Czy jakie są zarobki, jakie są perspektywy na przyszłość, jakie są dodatkowe benefity, wszystko pod tym kątem. Druga grupa dostała do przeczytania listy od absolwentów, którzy pisali, co zmieniło się ich w życiu dzięki temu, że dostali stypendium. Czyli ktoś tam pisał, pochodzę z jakiegoś, nie wiem, wiejskiego od stanu Tennessee, w moim miasteczku nigdy nie było żadnego prawnika, dzięki temu stypendium jestem prawnikiem, który w tej chwili zmienia swój... i tak dalej, i tak dalej. A trzecia grupa nie dostała żadnej informacji. Po prostu... Byli w tej samym stanie, co przedtem. I po miesiącu sprawdzono te trzy grupy pod kątem dwóch parametrów. Ilość odbytych rozmów i wysokość datków zebranych. I to, co było ciekawe, to się okazało, że w tej grupie, której nic nie robiono, nic się nie zmieniło, oczywiście. W grupie, która dostała informację o benefitach, nic się nie zmieniło. W grupie, która przeczytała te listy, o 60% wzrosła liczba odbytych rozmów. I prawie o 60 parę procent wzrosła wysokość datków. I to pokazuje fascynujące właśnie zjawisko, że jeśli ludzie mają poczucie, że to ma sens, że to z czemuś służy, to jest ważne, to ich poziom akceptacji tego znacznie, znacznie wzrasta. Nie?
Więc pierwsza taka rzecz, no pokaż ludziom, jeżeli chcesz, żeby zaakceptowali, pokaż ludziom, że to jest ważne. Podyskutuj z nimi, uświadom, dlaczego to ma takie istotne. To jest to, też chodzi słynne sinkowskie, zacznij od dlaczego, nie? A Cialdini mówił, wystarczy czasami powiedzieć bo. Tak, no, to jest dokładnie to samo, nie? Mm-hmm. Podaj uzasadnienie. Ale wiesz, Cialdini w tym swoim bo odnosił się do takich nieświadomych trochę mechanizmów związanych z naszym autopilotem, że my często nie analizujemy treści. A tu poświęć czas i naprawdę wyjaśnij, czemu to jest ważne, nie? Tak, ja podam ten przykład bardziej dla wzmocnienia, że nawet to bo już działało, nie? Gdzieś podświadomie. Tak. Już kolejna rzecz, kwestia autonomii. Na przykład zostaw ludziom w tym, co masz do przekazania, jakiś rodzaj autonomii. Mhm. Okazuje się, że jeżeli nie zostawiasz ludziom autonomii, to nic nie działa tak, jak trzeba. Jest taka... Czy nic nie działa lepiej na zaangażowanie drugiej strony, jak zostawienie autonomii? No, jest wiele rzeczy, które działa dobrze na zaangażowanie, a autonomia jest jedną z nich. Tak? Mhm. I jest taki w latach 50. w Stanach taka znana firma wprowadziła, to się nazywa chyba Betty Crockett, czy jakoś tak, wprowadziła do obrotu taki produkt, ciasto. Ciasto, które było przygotowane, były wszystkie składniki, gospodyniczka miała wlać wody, wstawić do piekarnika i już. No, czyli po prostu cudowna sprawa. Żadne, ciasto wychodziło zawsze, było idealne. To. Okazało się to, że nie cieszy to zbyt wielkim zainteresowaniem. No i oczywiście można było zrobić różne rzeczy, ale oni w kontakcie z psychologami doszli do wniosku, że trzeba zrobić jedną prostą rzecz. Czyli wyjęli z tych gotowych składników jajka, czyli proszek jajka, i napisali, zanim zrobisz dopisa, wbij dwa jajka. Mhm. I sprzedaż poszła w górę bardzo, bardzo mocno, ponieważ ludzie zyskali kawałek autonomii w tym. Nie? Mm-hmm. To jest drobny, ale wiesz, bardzo spektakularny przykład, bo on pokazuje, jak bardzo jest dla nas ważne poczucie, że mamy wpływ na coś. Tak. Że to nie jest tak, że my tylko... Nie? Także to jest drugi ważny kawałek. Zadbaj o autonomię, to o tą autonomię w takich warunkach biznesowych, firmowych można zadbać w takich czterech obszarach. Nie? Można dać autonomię, jeżeli chodzi o, nie wiem, co robić, z kim robić, jak robić i kiedy robić, nie? Plus to, co przy Rosenbergu nam wyszło przy czwartym kroku, czyli żeby dać ludziom jakąś realną decyzję. Tak, żeby mieli poczucie realną choćby decyzję, realnego. Prawda? Zresztą, jeżeli pamiętasz ten, na pewno pamiętasz tą zasadę 3M, to tam w gruncie rzeczy o to chodzi, tak? Czyli to, że jak masz podjąć jakąś decyzję, która dotyczy ludzi, wprowadź ich kawałku, żeby oni 3E mieli... powiedziałeś? 3E. 3E. Dobra, tak. Słyszałem 3M. Mogłem się przejęzyczyć 3E, nie? Mm-hmm. To tam też o to chodzi, nie? Że ludzie mają przynajmniej jakiś kawałek poczucia wpływu. Tak. Nie? I to zwiększa zdecydowanie szansę, że ludzie zaakceptują to, co masz zrobić. To, co chcą zrobić, nie? Przez cały czas, jak rozmawiamy, mam takie skojarzenia, które dla absolwentów APP pewnie są czytelne, bo ze schodami do nieba, że dość mocno wypełniamy tę część, którą najczęściej mało się tak jakoś zajmujemy, bo mówimy, że to jest schodek, który mówi ten dialog. Dialog, tak. Ale jak teraz o tym rozmawiamy, to wzmacniamy chociażby kwestię kontraktowania, że wzrasta nasze zaangażowanie do rozmowy, wzrasta nasza atencja. Tak. Jeżeli ja na początku rozmowy jako prowadzący zapytam cię, czy możemy o tym porozmawiać na przykład. Albo co jeżeli zapytam cię, czy chciałbyś coś włożyć do tego. Z twojej strony, prawda, to wygląda. Tak, i zaczynamy wtedy tworzyć jakąś równoległą relację partnerską, w której ten ktoś się angażuje, bo jest już partnerem i się kontraktujemy na coś. I to jest ciekawe, bo właśnie to jest ten mechanizm psychologiczny, który tutaj wspiera to wszystko, nie? Mhm. Te poczucie jakiejkolwiek autonomii. Wprowadzaj ludziom w jakikolwiek miejscu się da autonomię. Co było też ciekawe takie doświadczenie, bo wydaje się, że to na pewno działa w stosunku do tych wysoko wykwalifikowanych pracy. Mm-hmm. Tak? Ale paradoksalnie to działa również na tym najniższym poziomie. Sprawdzano kiedyś pracowników, którzy mieli wykopać rów. I okazało się, że oczywiście kopanie rowu nie wymaga specjalnej inteligencji, wymaga siły. Tak? Ale jeżeli dwóch pracowników kopie rów, jeden ma wykopać 5 metrów rowu, a drugi ma wykopać 5 metrów rowu i słyszy, że ten rów połączy ze sobą na przykład dwa oddziały szpitalne i
będzie tu światłowód, który przyspieszy i dzięki temu pacjenci, to okazuje się, że ten drugi jest dużo bardziej zaangażowany w kopanie tego rowu. Bo ma to poczucie sensu. Ma poczucie sensu, ważności tego, co robimy. Nie? My mamy, żeby coś zaakceptować, to poczucie ważności tego, co robię, jest znowu bardzo, bardzo istotne. Więc to jest taki kolejny ważny element. Zadbaj o to, żeby mieć świadomość, że ludzie zaakceptowali. I też, wiesz, to, co jest jeszcze znowu takim ważnym elementem zwiększającym szansę zaakceptowanie. Nie walcz z wątpliwościami ludzi. Mm-hmm. Nie zaprzeczaj temu. Jak ktoś mówi nie chce, to nie przekonuj, że to jest dobre. Jak ktoś mówi boję się, to nie mów, że nie ma czego. Wytwórz sobie taki naturalny, nienaturalny w jakimś sensie nawyk, że pogłębiaj to. Zadaj pytanie, ale czego się boisz? Mm-hmm. Co tak naprawdę w tym wydaje ci się trudne? Tak? Bo my możemy często uzyskać taką pozorną akceptację. Wyjść z takim, że no, zgodził się, nie? Ale ta pozorna akceptacja nie jest prawdziwą akceptacją, ona się nie przełoży na efekty potem. Nie? Więc to pytanie, czy ten nawyk, że ja sam zadaję pytanie o twoje obawy, lęki, o niepokoje, co w tym... I pogłębiam to, nie zadawalam się takim pasywnym skinięciem głową, tak, tak, wszystko jasne, akceptuję, tak? To jest też bardzo ważny element, który zwiększa szansę na to, że ludzie naprawdę zaakceptują komunikat, którym przekazujesz, nie? Czyli mówisz trochę tak, że takie standardowe metody, nawet jak w tym badaniu, o którym mówiłeś o Adamie Grancie, tak, że jak zaczynamy na siłę trochę korzyści jakieś pokazywać, próbować przekonywać korzyściami, najczęściej drugą stronę tylko budujemy mur do tej akceptacji, no bo ludzie, którzy są w jakimś oporze wobec czegoś, nie chcą słuchać korzyści, chcą się zająć tym oporem swoim. Tak, albo po pierwsze oczywiście ten ich opór, który tak naprawdę płynie z niepokoju jakiegoś, bo opór brzmi trochę tak... Ja nie lubię tego słowa opór. Wiem, w ogóle, wiem. Użyłem go, ale tak, jakby w kontekście tego, że ludzie mogą mieć różnego rodzaju stany emocjonalne, które im nie pozwalają gdzieś tam pójść dalej w coś. Zaopiekuj się najpierw tymi stanami, tak? A nie przekonuj, nie sprzedawaj. To jest też... Bo często te stany emocjonalne, to niekoniecznie chodzi o jakąś logikę, czyli ja chcę teraz w sposób logiczny podać ci ileś argumentów, dla których tym... Prawda? To tak nie działa. Nie, bo ty wtedy, wiesz, to nie działa z dwóch powodów. Jednym z nich, tym, o którym nie mówiliśmy, jest to, że ty podasz swoje powody. Dokładnie. A to nie są moje powody lęku. Wiesz, to jest też ciekawe, kiedy wprowadzamy zmiany, jakąkolwiek zmianę w zakładzie, w firmie, gdziekolwiek, to jedną z najbardziej zaniedbywanych rzeczy jest ten kawałek, w którym zamiast przekonywać ludzi, że zmiana jest dobra, pytamy ludzi, czego się boją w tej zmianie. Tak. Co im w tej zmianie... Ale jak bardzo my się boimy zapytać o to, czego się ludzie boją. No tak, tak. Bo trochę najfajniej, gdybyśmy mieli pewność, że nie powiedzą nic, to byśmy z łatwością zadawali to pytanie. Oczywiście. Ale niestety oni często tam mówią. Tak, tak. I to już jest trudne. No to mieliśmy dość dużo o tym, chyba wpływie jeszcze cały czas, prawda? Tak. Zawędrowaliśmy od wpływu. Tak. No wiesz, jeżeli już mamy pewność, że ludzie... usłyszeli, że zrozumieli, że zaakceptowali, to czwarty punkt był taki. Zaakceptowane wcale nie znaczy, że zrobione. Weźmy banalny przykład. Ja ci mówię, Sławku, słodzenie kawy jest szkodliwe dla twojego zdrowia. I przytacza cię wielki batem. Tak, rzeczywiście to tak prawda. Jest. Po czym idę i myślę sobie przy tej cukiernicy, no nie, ale to raz jak posłodzę, to nic się nie stanie. Nic się nie stanie przecież. No Mark nie patrzy. Tak, więc kluczowe jest właśnie to pytanie, jak doprowadzić do tego, żeby ludzie od akceptacji czegoś, która jeszcze niewiele kosztuje, czy nie tak dużo kosztuje, przeszli do działania. Nie? Ponieważ zaakceptowane wcale nie znaczy, że zrobione. I teraz to, co pomaga, jest szereg takich psychologicznych elementów, które można wykorzystać, żeby zwiększyć szansę na to, że ludzie naprawdę coś zrobią. I tu jest, dla uproszczenia przytoczę kilka takich w moim odczuciu ważnych mechanizmów. Po pierwsze, jest taka pani profesor Business School na Harvardzie, Teresa Amabile. Ona napisała książkę Reguła postępu. Bardzo ciekawą książkę. I ona z kolei powiedziała tam coś takiego, podsumowując swoje badania, że jeśli chodzi o zaangażowanie pracowników, prawdziwe zaangażowanie, prawdziwą motywację, to takim kluczowym czynnikiem jest to, że ludzie widzą postępy. Czyli widzą swój postęp. Widzą, że to, co robi,
to, co robią, posuwa ich jakoś do przodu. I to jest taka zasada, która właściwie jest, wiesz, dość ciekawa, bo jeżeli weźmiesz na przykład na warsztat gry komputerowe, każda z tych gier ma w sobie wskaźniki postępu. To masz ile życia, ile to, tak. ile to, ile to, nie? Tak. Masz ciągłą takie... Bo znam takie ciekawe badania, gdzie zrobiono grę, w której zrobiono dwa warianty. Jedna bez wskaźników, druga z wskaźnikami. I dano ludziom do oceny. Tam, gdzie nie było wskaźników, ludzie ocenili, że to nudna, nic, niewiele się tam dzieje. Jak się pojawiły wskaźniki, ciekawa, wiesz, ludzie grali w nią znacznie dłużej. Nie? Czyli znowu, to, co jest ważne, o co warto zadbać, żeby ludzie, którzy chcą, jeżeli chcemy, żeby ludzie zrobili, to dostarczyć im takich widocznych wskaźników postępu. Ale nie takich, że no za rok zrobiliśmy coś. Nie, z dnia na dzień. Jeżeli masz taką możliwość, to nie wiem, każdego dnia przed ich oczami niech się przesuwa taki wskaźnik, że już. Czyli na przykład jak chciałbyś mnie do tej kawy przekonać, to jakoś, nie wiem, aplikację, coś, co by mi czytało i podawało, coś, co by się jakoś korelowało z moim zdrowiem na przykład, żebym ja to widział każdego dnia jakiś wskaźnik, który mi to pokazuje. O ile mniej masz w tej chwili czegoś, nie? We krwi na przykład. Tak. Wiesz co, to jest znowu ważne, jak prowadzono takie prace na tym, żeby zmniejszyć ilość używania niepotrzebnej energii. To zainstalowanie w domu takich liczników, które pokazują, jaki jest stan uszczelnienia, dramatycznie zmienił obciążenie energetyczne domu, nie? Ludzie nagle zaczęli wyłączać pewne rzeczy z gniazdka, jakieś zasilacze, które przecież włączone jest, pobierają, i tak dalej, nie? Czyli sam fakt, że mieli zwizualizowane, tak. że to jest, teraz się zmniejsza, natychmiast zwiększa ich gotowość robienia czegoś. O to chodzi, nie? O tą gotowość do działania. Więc to jest taka pierwsza z ważnych elementów, wskaźnik postępu. Druga ważna rzecz, jeżeli chodzi o zrobienie czegoś, przejście od akceptacji do działania, to jest też uszanowanie tego, co jest związane z naszym mózgiem, czyli tego, że my nie lubimy odległych rzeczy. Nie lubimy takich rzeczy, które są odroczone w czasie. Dużo bardziej nagradzające dla nas są rzeczy krótkoterminowe. I teraz można powiedzieć tak, że często, jeżeli chcemy wprowadzić jakieś działanie, to przeraża nas ilość tego, co trzeba zrobić, nie? Ta ilość, jak ja myślę sobie, Boże, przez rok mam coś tam, nie wiem, ćwiczyć albo odchudzać się, tak? Może zrzucić 30 kilogramów. No to myślę, nie, kurde. To jest tak, jak jedna ze znajomych, nagrywaliśmy z nią audycję i ona powiedziała, że ona chciała się odchudzić, ale wchodzi na wagę, na dzień nic nie drgnęło, drugi dzień to samo, trzeci dzień to nie, myśli to bez sensu, nie? No dokładnie o to chodzi. Nie ma wskaźniku postępu i ta zmiana wydaje się bardzo duża. I teraz to, co jest ważne, żeby umieć podzielić te zadania na jak najmniejsze kawałki, jak najmniejsze kroki, żeby był sukces z jednej strony, a z drugiej strony, żeby to nie przerażało. Jest taka bardzo ciekawa postać, Sir David, jak on się nazywa, na B. No, przypomnę sobie może za chwilę, ale on był selekcjonerem kadry olimpijskiej kolarskiej Wielkiej Brytanii. Okay. To była głośna historia, ponieważ kolarze Wielkiej Brytanii przez wiele lat byli w ogonie wszystkich tych zawodów. Nie zdobyli żadnego mistrzostwa, po prostu ciągnęli się jak żółwie na samym końcu. Pojawił się ten Dave, trener, i on wprowadził taką jedną zasadę. Poprawiamy wszystko o 1%. 1% to naprawdę niewiele. Czyli na przykład zmniejszymy wagę siodełka o 1%. Nie wiem, zobaczymy, który żel jest najlepszy i po nim się czujemy odrobinkę lepiej. Przy masażu, zobaczymy, czy kształt poduszki jakiś będzie lepszy niż ten, czy jakaś zmiana w ubraniu będzie troszeczkę lepsza. Czyli on zrobił taką zasadę minimalnych, co on nazwał to minimalnych zmian. Głośno mówiąc, 1%. Po 5 latach kolarze brytyjscy wygrali Tour de France, zdobyli kilka medali złotych na olimpiadzie i przez następne 3 lata wygrywali Tour de France. Czyli ta zasada minimalnych kroków, która, wiesz, nie wydaje się czegoś skomplikowana, bo co, jakbym cię zapytał, słuchaj, czy mógłbyś o 1% mniej cukru wsypywać do kawy? A dwa ziarenka, dałbyś radę? No dałbym. Co za problem, nie?
Więc... Bardzo dobra zasada. Jedyne, co mnie w niej przeraża, tak, to długa perspektywa. No wiesz co, ta w przypadku trenowania zespołu kolarskiego, gdzie masz rywali, którzy też robią to, to ta perspektywa być może była długa, ale moje takie osobiste doświadczenie też pracy z ludźmi jest taka, że te zmiany mogą być dużo szybsze. Tak naprawdę. Niż takie zupełnie wyparte, tak, które na koniec nie przynoszą żadnych efektów. Nie? No jakby to, co powiedziałaś, mózg nie lubi dużych rzeczy. Tak. I tak naprawdę one też, żeby współpracować z własnym mózgiem, to chyba warto robić małą rzecz i nie za dużo ich nawet. Tak. Miej te 2-3 kroczki. Tak. Moim zdaniem, a to jest zdanie potwierdzone przez bardzo poważne badania, nie stawiaj sobie dużych celów. Znaczy stawiaj jakimś kawałku, tak? Ale miej malutkie cele, które realizujesz. Duża wizja, ale najbliższe kroczki, nie jakieś wielkie. I to, co ważne, świętuj te małe kroczki. Kurde, zrobiliśmy ten mały kawałek. To nie jest tak, myślę, o, jeszcze tyle. Nie, super, to nam to już mamy. Nawet wracam znowu do Gottmana i do tego, że właśnie w głowie lidera, prawda, przyłapuj na tych małych sukcesach, jak chcesz, żeby ludzie przeszli nawet od akceptacji do doing, do dorobienia tego, to nie dawaj za dużych rzeczy, bo sam sobie stworzysz w ogóle oczekiwania, w których będziesz wyłapywał te wszystkie braki i będziemy na atakowaniu. Tak, a z drugiej strony dla wielu ludzi myślenie o tym 20% musimy podnieść sprzedaż, wydaje się, to jest nierealistyczne, nie? Tak. Ale powiedzenie, słuchajcie, umówmy się, że jedno spotkanie w tygodniu więcej. Tak, na ten miesiąc. Jest to możliwe? Jedno spotkanie, żaden problem. Nie? Mm-hmm. A to, te wszystkie małe rzeczy się sumują bardzo mocno. To jest trochę tak, jak żyjesz, jak stoisz przed wielką górą i myślisz, ja pierniczę, tak Kilimandżaro, nie jesteś tam u podnóża, myślę, ja pierniczę. Ale tak krok i z każdej chwili patrzę i mówię, wow, już tyle masz za sobą. Mm-hmm. Nie? Mm-hmm. Więc to jest bardzo ciekawe. Ja tak niestety myślę, że zostawimy naszych słuchaczy trochę z niedosytem, bo nie zdążymy dzisiaj wszystkiego wyczerpać, ale myślę, że na koniec jeszcze moglibyśmy wzmocnić z tym, jak przechodzić od tego, od akceptacji do robienia, jakimś jednym, dwoma przykładami, Marku, i chyba się będziemy umawiać na kolejne nagranie. Sam się wkręciłem. Aha, to ja ci powiem o dwóch takich prostych, a ciekawych z mojej perspektywy. Zrobiono jakiś taki eksperyment, że nie wiem, jeżeli chodzisz do tych sieciowych kawiarni, to tam dostajesz czasami taki talon, gdzie odbierasz pieczątki. Sobie, tak. Tak. No więc wykorzystano ten model talonu i dwie grupy uczestników. Jedni dostali talon z 8 pustymi miejscami do wypełnienia, po którym dostawali darmową kawę, a druga grupa dostała talon, w którym 2 miejsca były zaczernione, a 8 pustych. Czyli formalnie to było dokładnie to samo, tylko że gdybyś był w tej drugiej grupie, to byś widział, że 2 z tych 10 już są u ciebie zrobione. Co się okazało? Że ten prosty zabieg spowodował, że 2 razy więcej ludzi wypełniło to do końca. I jaki z tego praktyczny wniosek jest? Pokaż ludziom, że część pracy jest już zrobiona. Są już zasoby, jakieś coś już masz. Już coś mamy, już nie zaczynamy od zera, tak? Bo jak już ludzie mają poczucie, aha, ten kawałek już jest zrobiony, to dużo więcej determinacji będą mieli, żeby doprowadzić to do końca, nie? Czyli z perspektywy znowu lidera, nie mów, co trzeba zrobić od początku, tylko przemyśl sobie, które elementy możesz powiedzieć, słuchajcie, to już jest. Teraz bierzemy się za kolejny element. Nie? To jest ciekawe doświadczenie i ostatnie, które skoro ten kończy nam się czas, to jest takie bardzo ciekawe, no, dla mnie fascynujące doświadczenie, gdzie na jednym z uniwersytetów, już nie pamiętam gdzie, ale pojawiła się taka potrzeba, żeby studenci zaszczepili się przeciw tężcowi. A jeszcze Marku, po imieniu do ciebie mówię, Marku, czy dasz radę troszeczkę bliżej mikrofonu? Tak, usłyszałem cię. Żeby studenci zaszczepili się na tężec. Psychologowie wykorzystali to do zrobienia eksperymentu, czyli zatrudnili aktora, który opowiadał o tym, dlaczego się warto zatrudnić tężec i mówił to w przećwiczony aktorski, dokładnie taki sam sposób. Z jednej grupy poszło prawie 80% się zaszczepić, z drugiej 20%. I teraz powstało pytanie, kurczę, co tą drugą grupę popchnęło w takiej masie do działania? I okazało się, że ta grupa, której poszła znaczna część osób, miała po zakończonym wykładzie, miała przed sobą kartkę, na której mieli tak, zapisać, kiedy pójdą, zapisać, jaki to będzie dzień, chyba, no, jakieś różne, i narysować drogę, którą przejdą przez kaptur. Tak?
I okazało się, że stworzenie takiej mentalnej mapy tak. zaowocowało tym, że większość ludzi, czy duża część osób z tej grupy poszła, po prostu zrobiła to. Tak druga grupa usłyszała, zrozumiała, może nawet zaakceptowała, ale nie było tego czegoś, co popycha do działania. Nie? Więc te takie elementy, które są po naszej stronie, które mogą popchnąć ludzi do działania. To trochę tak jak przy zmianie. Nie? Jeżeli chcesz, żebyś ktoś wprowadził jakieś nowe rzeczy, to utrudnij to, co było zrobione do tej pory, a zrób jak najłatwiejsze to, co jest chcesz, nowe. Żeby było nowe. Nie? Mm-hmm. W takich supermarketach, sieci supermarketów było badanie, w którym chodziło o to, żeby zachęcić ludzi do picia wody. A żeby nie używali soków tych słodzonych. Słodzonych. Mhm. Różne rzeczy robiono. Co się okazało najskuteczniejsze? Ustawienie zgrzewek z wodą przy wejściu, a soków na końcu sklepu. Okazało się, że proporcje dość dramatycznie zmieniły. Więc te takie drobne rzeczy, które są bardziej taką inżynierią trochę środowiskową, czasami są dużo bardziej skuteczne niż wszelkiego rodzaju apele, namowy i tak dalej. No ja mam takie skojarzenie, że dużo takich ciekawych podpowiedzi dałeś, które mówią o tym, jak współpracować w ogóle z mózgiem. Wiesz co, nie jesteśmy w stanie robić coś, co jest przeciwko naszemu mózgowi. No właśnie. Zwyczajnie. Dlatego, że i jak go się nazywał? Od szczęścia... No, umknęło mi znowu nazwisko, ale nieważne. On wprowadził taką metaforę słonia i jeźdźca. Ach, to wiem, w której książce. No właśnie. Czyli on Pstryk. Mówi... W książce o nazwie tak, Pstryk. Tak, ale to jest... Autor jest inny, bo okay. Pstryku tylko przytacza ten... Nie? Czyli, że nasz mózg to jest słoń, ta część nieświadoma, która działa, a ta świadoma część, te wszystkie nasze ten, to jest jeździec. I oczywiście możesz mieć taką fantazję, że świadomy tutaj... będziesz tym słoniem kierował. Ale jeżeli nie zadbasz o to, żeby ten słoń chciał iść w tym kierunku, żeby było łatwiej iść w tym kierunku, to niewiele uzyskasz. I wiesz, to jest doświadczenie wszystkich tych osób, które na przykład, nie wiem, rzucają się na drakońską dietę. Teraz schudnę, tak? Parę tygodni cierpień, wyrzeczeń, po czym natychmiastowy powrót do tej samej wagi, a nawet większej, bo mózg dostał sygnał, idzie głód, tak. Gromadź tak. zapasy. Tak. Nie? Więc to jest bardzo ciekawe, żeby właśnie rozumieć, jak działa nasz mózg i z perspektywy lidera rozumienie tego, jak działa mózg, ogromnie ułatwia zarządzanie ludźmi, zarządzanie zmianami, zarządzanie już każdym obszarem. Bardzo ci dziękuję za tę podróż przez takie mechanizmy obronne naszego mózgu. I myślę, że to jest dobry moment na zakończenie i mam nadzieję do kolejnego nagrania, Marku. Dzięki Sławku.